Pojawiła się szansa na zagospodarowanie budynku na skrzyżowaniu ulicy Matejki i Przemysłowej, gdzie dawniej mieściła się Komenda Państwowa Straży Pożarnej. Miasto odkupiło budynek i przymierza się do jego remontu. Budynek był w zainteresowaniu gminy Wałbrzych od momentu wyprowadzki strażaków, jednak w pierwszej kolejności trafił on na sprzedaż w cenie, na którą miasto nie mogło sobie pozwolić. Jednak stan budynku i konieczność remontu pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków sprawiła, że chętnych na zakup nie było przez kilka lat. Kamienica jest wyjątkowa, bo jest wyjątkowym zabytkiem, ściśle chronionym przez konserwatora. Z tego się wiąże określona konsekwencja. Doprowadzenie tego budynku do jego zarówno pierwotnego kształtu, a może inaczej funkcjonalności czasów obecnych, ale w sensie konserwatorskim pierwowzoru, to jest bardzo duży wydatek finansowy. Oceniamy na około 5-6 milionów złotych, czyli bardzo dużo, ale jest to wyjątkowa perła architektury, umownie mówiąc, pałacowej Wałbrzycha przełomu XIX i XX wieku. Gdy chętnych na zakup brakowało, prezydent Wałbrzycha zwrócił się do wojewody dolnośląskiego o przekazanie budynku miastu za przysłowiową złotówkę. Za to Wałbrzych zobowiąże się do pozyskania funduszy na remont i zaadaptowanie obiektu na potrzeby społeczne. Pan wojewoda się na to zgodził, a Europejski Bank Inwestycyjny zgodził się sfinansować rewitalizację tego miejsca na potrzeby centrum różnych działań społecznych, kulturalnych, na sferę publiczną, która będzie służyła rewitalizacji ścisłego centrum Wałbrzycha. Konkretne plany mamy poznać niedługo. Na razie prezydent zapowiada, że oferta tego obiektu ma być skierowana zarówno do ludzi młodych, jak i seniorów. Być może pojawi się tam także kawiarnia. Projekty budowlane zostały na tę okazję przygotowane już 2 lata temu, w nadziei, że uda się budynek pozyskać. Do realizacji tych planów miasto przystąpi jesienią bieżącego roku lub na wiosnę.